i zarządu. Który być może nie był głośny, ale jako element projektu, ale równie ważny. W ramach dzielnicowego Centrum Obywatelskiego uruchomiliśmy między innymi porady prawne. Także organizacje pozarządowe tutaj zaciągały porad, korzystając z społecznych. Także wszystkich Państwa radnych serdecznie zapraszam. Na 18 w poniedziałek będziemy rozmawiać o dalszym funkcjonowaniu tego Dzielnicowego Centrum Obywatelskiego. Tyle. Ten poniedziałek, najbliższy 10 czerwca. Proszę Państwa, też mam kilka informacji. Dostaliśmy podziękowanie od Szkoły Podstawowej 155. Jak pamiętacie, przeznaczyliśmy na ostatniej sesji dofinansowanie na wyjazd przedstawicieli tej szkoły na Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej w Płocku. Piłce siatkowej, przepraszam, bo piłka nożna to rozumiem, że tutaj pojawił się cały czas. Piłka siatkowa, które odbyło się w Głuchołazach. No i nasi przedstawiciele zajęli trzecie miejsce. Tak więc wielki sukces i tutaj mamy podziękowania od strony Polski oczywiście. Na całą Polskę, także bardzo duży sukces. Mamy podziękowania w imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli, szkoły i własnym jeszcze raz bardzo dziękuję za okazane wsparcie. Podpisała pani dyrektor Anna Kury. Również dostaliśmy podziękowania od Szkoły Podstawowej nr 156. Gorące i serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę, za wszelką okazjoną pomoc, do tego dzielimy się teraz życzliwość i zaangażowanie w rozwój naszej placówki, a podziękowanie te otrzymaliśmy z okazji 20-lecia działalności Szkoły Podstawowej nr 156. Jako zarząd, drodzy Państwo, pomiędzy sesjami zaopiniowaliśmy na podstawie upoważnienia negatywne warunki zabudowy inwestycyjnego, budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ulicy Sołtysowskiej. Szczegóły odnośnie wniosku o warunki zabudowy można dostać u pani Ali. Kolejna informacja, drodzy Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu seniora roku 2012 w 7 Małopolskim Plebiscycie poza stereotypem senior roku 2012. Również tu pani Ali informacje szczegółowe uzyskać. Miał być 24 maja festyn w żłobku, ale nie najlepsze warunki pogodowe spowodowały, że termin musiał być zmieniony. Festyn został przełożony na 7 czerwca, czyli do życia. Prawdopodobnie też będzie przełożony na kolejny. No to ja miałem najświeższe informacje w takim razie. Nie, na przyszły rok. Widział się. Drodzy Państwo, kolejna impreza 8 czerwca na boisku MOS, czyli Międzyrzeszkolny Ośrodek Sportu Kraków Nowa Huta. Finansowany przez nas to jest Nowa Huta Rugby Club. To zaprasza na turniej przy naszym udziale finansowym. O godzinie 14:15 rozpoczyna się impreza. Również dostaliśmy informację o decyzji Rady Miasta Krakowa o zmianach w statucie. Tu są takie trzy najistotniejsze zmiany w statucie miasta, które dotyczą dzielnic. Po pierwsze, przewodniczący dzielnicy może teraz uczestniczyć już w posiedzeniach wszystkich komisji dzielnic Rady Miasta, włącznie z Komisją Dyscyplinarną i Główną. Do tej pory te komisje były wyłączone, również wyłączona pola rewizyjna, teraz przewodniczący będzie mógł w tym uczestniczyć. Przyznano Radnemu Miasta Krakowa z okręgu wybranego w danej dzielnicy inicjatywę uchwałodawczą dzielnicy. I po trzecie, również zmieniły się procedury, jeżeli chodzi o informowanie Rady Miasta o naszych sesjach i o przesyłaniu projektów uchwał Rady Dzielnicy do radnych. Dostaliśmy informację oczywiście o tym, że do 15 lipca należy uchwalić budżet dzielnicy w ramach zadań priorytetowych. Dostaliśmy zaproszenie na walę zebranie członków Stowarzyszenia Łąki Nowohuckie.
w dniu 14 czerwca zebrane odbędzie się w Miejskim Ośrodku Inicjatyw Społecznych, Osiedlu Centrum Ulica 10 o godzinie 17. Również, drodzy Państwo, w ten weekend organizujemy kolejną imprezę wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego i innymi dzielnicami nowochodzkimi, to jest turniej piłki siatkowej na terenie AWF-u. Już dzisiaj rozpoczęła się ta impreza. Dzisiaj był turniej gimnazjalistów, jutro jest turniej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast 8 czerwca odbędą się finały. Jesteśmy jednym z organizatorów, także serdecznie Państwa zapraszam. Chciałem oczywiście przyłączyć się tutaj do podziękowań za organizację festynu, za organizację święta miasta, w którym faktycznie bardzo mocno zaznaczyliśmy swój udział i tutaj szczególne podziękowania chciałem skierować na ręce osób, które naprawdę spowodowały, że nasze stanowisko zachwyciło. No tutaj pani Ania Brydniak zrobiła wspaniały smalec, pani Halina Krzynówek rogaliki, pani Bożena Stanek chleb i pani Zofia Ziarkowska ciasteczka. Serdecznie dziękuję i dziękuję również wszystkim, którzy no, pomogli nam w przygotowaniu, w organizacji, którzy sprawili, że faktycznie wyróżnialiśmy się na tle innych dzielnic, wyróżnialiśmy się bardzo, bardzo pozytywnie. Również informuję, drodzy Państwo, że powołaliśmy zespół, został powołany zespół, który ma się zająć programem naprawczym dla szkoły podstawowej nr 52. W związku z tym, że niedawno, jak pamiętacie, przed tą szkołą stanęła groźba likwidacji, nie chcemy ponownie doprowadzić do takiej sytuacji, a wiemy, że jakość funkcjonowania tej placówki pozostawia wiele do życzenia. Stąd też ustaliliśmy, że taki zespół zostanie powołany, który przedstawi program naprawczy dla tej szkoły, w jego skład weszli przedstawiciele dzielnicy, przedstawiciele rady rodziców, przedstawiciele dyrekcji szkoły. Naszym przedstawicielem są pan Łukasz Cieślik i pani Weronika Szerengiewicz, którzy biorą udział w pracach tego zespołu. Jeszcze jedna, drodzy Państwo, informacja, ale myślę, że bardzo istotna. Otóż od wielu lat, jak wiecie, zabiegamy o remont wałów na odcinku od stopnia Dąbie do mostu Wanny. No i wydaje się, że nasze zabiegi w końcu przyniosły efekt. Otóż dostaliśmy informację, że został ogłoszony przetarg na wykonanie robót związanych z przebudową właśnie wałów przeodzieni chłodowodziowej rzeki Wisły w Krakowie wraz z odwodnieniem na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz. Termin składania ofert upływa 11 czerwca. Po zakończeniu procedury przetargowej zostanie podpisana umowa. Zakończenie robót jest planowane do 2015 roku. Z tego co mam informację, roboty już powinny ruszyć w sierpniu tego roku. Na ten rok będzie zabezpieczone 10 milionów złotych. Cały koszt inwestycji wyniesie ponad 50 milionów, a jednocześnie w lipcu bieżącego roku po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji na drugą ważną inwestycję związaną z przebudową wałów. Chodzi dzisiaj, drodzy Państwo, mianowicie o budowę dwóch przepompowni stacjonarnych dla odwodnienia kompleksu Łęgu i Lesisko. Tutaj zarząd federacji przewiduje, że w październiku 2013 roku wyjdzie decyzję. Natomiast zakończenie realizacji jest planowane na 2014, także wydaje się, że po tylu latach sprawa przebudowy wałów po 16 latach sprawa przebudowy wałów wydaje się ruszyła. Drodzy Państwo, tyle jeżeli chodzi o informacje z zarządu.